52. Latek podejrzany o zamordowanie 3 osób w Borowcach w nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku może przebywać w krajach niemieckojęzycznych, poinformowała na Twitterze wiedeńska policja. Mężczyzna jest uważany za brutalnego i może być uzbrojony, dodał rzecznik wiedeńskiej policji Markus Dytryk cytowany przez portal krone.at. Za pomoc w schwytaniu Polaka wyznaczono nagrodę w wysokości 4,3 tysiąca euro. Austriackie media przypominają, że Jaworek, który w przeszłości pracował w Niemczech i Szwajcarii, posługuje się biegle językiem niemieckim. Zabójstwo w Borowcach. Reklama. Do zbrodni w Borowcach K. Częstochowy doszło 10 lipca. Policjanci wezwani do awantury domowej znaleźli w jednym z domów jednorodzinnych ciała 44-letniego małżeństwa oraz ich 17-letniego syna. Ofiary zostały zastrzelone, przeżył tylko młodszy, 13-letni syn, który zdołał się najpierw ukryć, a potem uciec. Ustalenia śledczych wskazują, że sprawcą zbrodni jest brat 44-latka, Jacek Jaworek, który w ostatnim czasie mieszkał z rodziną po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności w związku z uchylaniem się od płacenia alimentów. Tuż po zbrodni Jaworek uciekł. Śledczy nie wykluczają żadnej opcji, biorą pod uwagę, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo, ale też może ukrywać się nadal na terenie Polski lub innego kraju. 52. Latek jest poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu. 16 lipca komendant wojewódzki policji w Katowicach wyznaczył też nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za informacje, które pomogą zatrzymać Jaworka lub odnaleźć jego ciało.